Policjanci jak co roku będą dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także bezpieczeństwo osób biorących udział w różnego rodzaju imprezach związanych z finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będą wzmożone patrole, które będą patrolowały ulice miasta, a także całego naszego powiatu. Dodatkowo wczoraj już przeprowadziliśmy szkolenie dla wolontariuszy, które odbyło się w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze. Tam uczyliśmy wszystkich wolontariuszy, w jaki sposób mają kwestować, aby zapewnić bezpieczeństwo dla siebie, a także dla zbieranych pieniążków na rzecz orkiestry. W tym roku chcemy dodatkowo zwrócić uwagę na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa również naszym danym osobowym, ponieważ jak wynika ze statystyk policji, złodzieje tożsamości działają na coraz większą skalę. Dane pozyskiwane z naszego dowodu osobistego wykorzystują na przykład do zaciągnięcia kredytu czy zakupów na raty. Policja będzie też prowadzić właśnie w tym temacie wspólnie z Biurem Informacji Kredytowej działania dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych, a symbolem bezpieczeństwa danych mają być sejfy, które będą licytowane właśnie w ramach 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mogę zapewnić wolontariuszy, a także wszelkie inne osoby, które będą brały udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na terenie naszego powiatu, że mogą czuć się bezpiecznie, tak jak już wspomniałem, będzie więcej patroli. Patrole będą wyczulone na osoby kwestujące. W każdej chwili będzie można do nas zadzwonić i uzyskać niezbędną pomoc.